Hello, witam. Mój nowy nabytek wam dzisiaj prezentuję. Jest to szklany wlot. Włącznie ze skimmerem. Jest to produkt drogi. Wyższej półki, wyższej jakości. Co mnie skłoniło do zakupu tego produktu? Przede wszystkim skimmer. Z tego względu, że karmienie ryb w większym akwarium jest teraz na tyle uciążliwe, że cały sypany pokarm pozostawia za sobą duże ilości smug na tafli akwarium. Wytwarza się dzięki temu piana. Piana pociąga za sobą tworzenie się kożucha. Suma summarum, akwarium robi się jak stary staw. To mnie skłoniło do tego, żeby zainwestować w ładny filtr, nie filtr, tylko wlot wody połączony ze skimmerem, a że już od dłuższego czasu siedzę w szkle, także wybór był jednoznaczny. Co mi się podoba w tym rozwiązaniu, to to, że po wyciągnięciu tej dolnej zatyczki, tutaj regulatora przepływu, który możemy sobie tutaj, tak jak widzicie, kręcę, uregulować, jak bardzo nam ma ciągnąć tymi dziurami wodę do naszego akwarium. Ja docelowo ten element prawdopodobnie tutaj odetnę, tak żeby u mnie ciągnięcie było na 100%. Prawdopodobnie to będzie całkowicie odcięte, także ten element po prostu dotąd obetnę szlifierką, żeby było do samej uszczelki i koniec. Na tym elemencie się to skończy. To, co jest najfajniejsze, co mi się podoba, to przede wszystkim przelot tej rurki. Będę mógł ten element wymyć tak dokładnie, że będzie nówka. Elementów przy samych wlotach, które są tutaj zaślepione szkłem, jest ten problem. Nie jestem w stanie domyć tej samej dolnej części, a nie znam na tyle dobrego patentu, bo szczotką tutaj dochodzę, ale niestety nie jestem tu w stanie po przepchaniu całej szczotki domyć dokładnie tego elementu tu przy samym dole. Jeśli macie patenty, jak to wymyć do super czystości, to napiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny za to. I w przyszłości, jeśli te wasze rady będą naprawdę pozytywne, to nagram film, jak taką szczoteczkę myć, jak taki wlot myć z tym zaślepieniem. Także taki wlot, on jest, on jest na rurę, na montaż 16-22, czyli na te większe węże. Oczywiście są też te skimmery na te mniejsze rozmiary. Także tutaj na element sobie wsadzamy do akwarium, on się przykleja od szyby zewnętrznej i w tym tutaj od góry wsadzamy sobie skimmer, który tutaj w zależności jak nam poziom wody opada czy rośnie, to on sobie tutaj delikatnie nam pracuje, góra, dół, góra, dół i te, przez te tutaj wloty ściąga nam ten cały syf, który szpyci nasze akwarium od góry. To jest główny cel, mieć czystą taflę wody od góry. I cel jest właśnie, plan i cel jest do zrealizowania przez ten skimmer. Mam nadzieję, że on spełni swoje oczekiwania. Takie, ale z tego co widzę, to tak. Nie wiem, jak się będzie zachowywała bezpośrednio woda i piana w tym tutaj elemencie. Prawdopodobnie trzeba go będzie sobie tam co jakiś czas paluchem wepchać pod wodę, żeby on się zanurzył i te elementy, które się tutaj nazbierają, zostały wysłane. Ale to jest o tyle mała czynność, że można ją zrobić bez najmniejszych problemów. Nie pociąga to za sobą wyciągania całych elementów, czyszczenia z zanieczyszczeń całego wlotu filtru. Także jeśli macie doświadczenia z tymi skimmerami, wlotami ze skimmerami, jak się z nimi obsługiwać, jak, na co uważać, to piszcie, komentujcie. Z mojego doświadczenia sądzę, że elementem, który jest tutaj najbardziej wrażliwym na ukruszenie, to jest to połączenie. Połączenie części wylotowej z częścią zasadzającą, tu jest najsłabszy punkt tej szklanej rurki. Tu trzeba na to cholernie uważać przy wyciąganiu i próbach mycia. Mimo, że jest to szkło laboratoryjne najwyższej jakości, trzeba na to uważać. No, tak to działa. Tyle z mojej strony. Jeśli materiał się podoba, linkujcie, klikajcie gdzie trzeba. Dzięki.